Dziękuję bardzo, Nino. Tak, to prawda, od wielu lat jestem tutaj co roku. Dzisiaj jestem w nowej roli, w roli reprezentantki parlamentu. I niestety z rozgoryczeniem chyba stwierdzam, chyba że mi ktoś, Państwo wyprowadzą z błędu, jestem chyba jedyną reprezentantką polskiego parlamentu dzisiaj w tym miejscu, co jest bardzo głęboko rozgoryczające. Mnie osobiście i chyba wszyscy czujemy, że coś tu jest nie tak. Nie ma też wieńca od urzędującego prezydenta, pana Andrzeja Dudy. Wydaje się, że wszyscy chcieliby zapomnieć o tej tragedii. Wszyscy chcieliby zapomnieć o prezydencie Gabrielu Narutowiczu, który miał odwagę reprezentować mniejszości. Mniejszości narodowe, etniczne. Wówczas w drugiej RP nie mówiło się jeszcze tak głośno odrębnie o mniejszościach seksualnych, ale wierzę głęboko w to, że prezydent Gabriel Narutowicz był takim prezydentem, który nie miałby problemu z tym, że przeszedłby przez tęczową bramę i szanowałby wszystkich obywateli i wszystkie obywatelki, bo takim był człowiekiem. Zabiła go ręka prawicowego fanatyka prowadzona przez gazety, przez środowiska, przez partie polityczne endeckie, skrajnie prawicowe i nawołujące do nienawiści. Niestety dzisiaj również takie środowiska spotykają się na grobie Eligiusza Niewiadomskiego, mordercy Gabriela Narutowicza. Spotykają się także na grobie Romana Dmowskiego. I krzyczą tam takie hasła, które słyszymy 11 listopada. To hasła, których nigdy po tak tragicznym wydarzeniu, jak morderstwo prezydenta RP, nie powinniśmy nigdy słyszeć w naszym kraju. Słyszymy je z ust naszych polskich obywatelek i obywateli. Ten faszyzm nie jest importowany. To nie jest faszyzm niemiecki. To jest faszyzm rodzimy. To jest przerażające. Żeby z tym walczyć, lewica zapowiada zmianę artykułu dotyczącego przestępstwa z nienawiści, poszerzenia katalogu przesłanek do uznania zaistnienia tego przestępstwa o przesłanki takie jak orientacja seksualna, wiek czy płeć, przepraszam. To jest konieczne, zmiany w prawie są konieczne, bo nic się nie dzieje samo z siebie. Nas jest niestety za mało tutaj. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale tym bardziej jestem wdzięczna głęboko tym, którzy są tu co roku, z którymi się spotykam tutaj od wielu lat, którzy pokazują swój sprzeciw wobec nienawiści, wobec mowy nienawiści i wobec faszyzmowi. Dziękuję panu Ciszewskiemu, towarzyszu, dziękuję bardzo za wspomnienie o polskiej historii, historii polskiego ruchu robotniczego, który był tą tamą, która przeciwstawiała się takim jak morderca prezydenta Gabriela Narutowicza. I będziemy się jako lewica przeciwstawiać temu dalej. Mam nadzieję, że równie będziemy w tym skuteczni, co starał się być ruch robotniczy i że nie pozwolimy na to, żeby te marsze, które 11 listopada przechodzą przez Warszawę, dalej bezkarnie przechodziły, głosząc hasła faszystowskie. Dziękuję bardzo.